Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na mega ogromnych paczek unboxing. Tak, przyszły do mnie dwie paczki z Holandii, przysłał mi mój kolega. Tam jest fajna opcja, można pewne rzeczy kupić w sklepach holenderskich, których nie ma u nas. Jakaś w miarę lepsza jest ta dystrybucja niektórych modeli, figurek, które są gdzieś tam produkowane w Stanach. Niektóre są niestety tylko ekskluzywami, wydawać by się mogło niedostępnymi. Czasem się jednak to zmienia. Nie wszystkie, ale większość gdzieś tam próbuje uzupełniać tą kolekcję. Więc chciałem się z Wami podzielić takimi właśnie doznaniami z tego, co przyszło. A sami widzicie, co przyszło. No ogrom jest tego naprawdę. Znaczy ogrom w sensie no, gabarytowo może, ale niektóre rzeczy to są takie naprawdę musiałem je mieć. Więc zaczynajmy, nie przedłużajmy. Zacznijmy może od czegoś trochę może niepozornego, ale jednak jak zobaczyłem prezentację gdzieś w internecie, że taki model właśnie postaci się pojawi, musiałem go mieć. Więc nie czekałem, zadziałałem i jest. Ciekawostką jest też taką, że no u nas na rynku owszem też można kupić, ale paradoksalnie czasami wychodzi troszeczkę drożej z różnych powodów, choć w sumie do końca też nie rozumiem, bo przelicznik jest teoretycznie podobny, a coś co u nas, gdzie ja zawsze będę jednak uważał, że troszeczkę słabiej się zarabia i troszeczkę gorszy jest ten styl życia, powinno być, wydawać by się mogło taniej. Tak jak sprzedawcy, którzy sprzedają w cenach takich jak gdzieś na rynku zachodnim, ale dla mnie nie tędy droga. Ja mam takie zdanie. Dobra, nie przedłużając tym dłuższym wstępem. Fire z Gold Label. Oczywiście będzie to materiał, jak sami widzicie, związany z figurkami McFarlane Toys. I ten pierwszy model właśnie tak wygląda. No to jest taka w sumie leciutka czuć nawet postać, bo jest to pusty plastik, ale tak to fajnie jest zrobione, że no, chciałem mieć tę postać. Może ona jest też mało znana tak naprawdę na naszym rynku przynajmniej. Ja ją głównie kojarzyłem z tej serii takiej growej DC, którą niestety zamknęli serwery. I już jej nie ma. Nie można w nią grać, a szkoda. No dobra. Może po prostu otwórzmy i zobaczmy, jak się prezentuje ta właśnie postać. Mam swój nożyk, przygotowałem już i będziemy rozcinać i zaglądać. Mam nadzieję, że światło jest dobre. Starałem się jakoś tak to ustawić, żeby w miarę wyglądało. I chyba nie będziecie narzekać, mam nadzieję. Choć teraz się naprawdę rozpogodziło za oknem, kiedy to nagrywam. No i tutaj wiadomo, standardowo mamy kartę, mamy podkładkę. Tu się nic nie zmienia. No i figurka, tak jak mówię, jest lekka. Tu coś mi wypadło w ogóle. Ale to jest chyba jeden z tych takich, nie wiem jak to nazwać, żyłek takich ochronnych. Ile tego tutaj mamy? Tutaj mamy i mamy w nogach podwójnie. Dobrze, dostajemy się do tego. To właśnie jedno było przyczepione i się jakoś oderwało. I kolejna, tutaj jeszcze raz. Chyba tyle. Spróbujmy wydobyć postać. Nie wiem od czego tu zacząć, jak to zacząć. Zrobimy tak. No, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Takie inne. Tu w ogóle to się nie da chyba. A nie, da się zdjąć. Czyli zobaczcie, jest fajnie, bo nawet mamy możliwość zdjęcia tego. Z głowy już nie i tych płomieni tutaj. Ale możemy to wyjąć. I mamy normalne dłonie. Bardzo fajna postać, powiem szczerze. Bardzo fajnie to wygląda mimo wszystko. Widać, wiadomo, w tym przezroczystym plastiku te elementy, prawda, łączenia takie, które są gdzieś. Ale świetna jest twarz przede wszystkim. I chyba jedna
z najładniejszych, jeśli nie najładniejsza, jeżeli mówimy o te kobiece ze świata DC Comics od McFarlane'a. No McFarlane tu mógłby się uczyć od Marvel Legends, te figurki, które wychodzą i mają tam właśnie twarze. Zresztą widziałem nawet przerabianą Wonder Woman z jednej z postaci, więc wypas. A tutaj bądź co bądź jednak, kiedy te płomienie ma założone, wygląda to znacznie lepiej. Tylko tak, to jest ruchome, ale można sobie włożyć i to w ogóle nie wypada. Tak, bo to się wciska i tu też się wciska. Aha, tak, i to jest, tam mamy taki wcisk w którymś momencie. Ale wygląda to naprawdę świetnie. No, prezentuje się rewelacyjnie. Nie, podoba mi się. Ciekawe, czy było Fire and Ice. Ciekawe, czy właśnie będą planowali Ice wydać. W ogóle zastanawiam się, na jakiej zasadzie jest, jak oni dobierają te postaci, które wypuszczają. Do tej pory nie doczekaliśmy się choćby nawet Black Canary, czy przede wszystkim Harley Quinn, którą wydali tą wersję animated w chyba pierwszym czy drugim wave'ie i cisza, spokój. To jest jakieś dla mnie nieporozumienie. Idziemy dalej. Teraz trochę jakiegoś złola takiego typowego, czyli Metallo. Metallo ze świata Supermana oczywiście. Ciekawa postać i ogólnie Metallo, no gdzieś kojarzyłem, a jak zobaczyłem, jak on tutaj zarąbiście wygląda, stwierdziłem, nie no, też muszę go sobie do kolekcji dodać. Tak się prezentuje ta grafika i on już jest zdecydowanie cięższy, czuć to nawet trzymając pudełko, więc tutaj nie pożałowali, chyba powinienem powiedzieć, materiału. Wydobywamy Metallo. Oczywiście grafika, podkładka cały czas niezmiennie. Tu mamy w ogóle kryptonit. On może, można go postawić w sumie, ale nie będę go na razie wyciągał, przyznam szczerze. Patrzę natomiast, czy on w ogóle nie jest praktycznie przymocowany. Ma tylko tutaj tułów, ale czuć, że jest mocno wciśnięty. I chyba może dlatego, albo już oszczędzają na tym. No trochę McFarlane się, powiem szczerze, pod pewnymi względami. Mnie to wkurza, ale cóż poradzić. Mamy to, mamy to. Nie, no jest ciężki. Jest naprawdę ciężki. Ja, ach, myślałem, że tu może coś się otworzy, żeby można było wyjąć kryptonit, ale nie. Tak czy inaczej, bardzo fajna postać. Też się prezentuje nieźle. Jakoś go będzie można sobie ustawić. Duże stopy ma w ogóle. Zobaczymy, jak on jest w stanie ustać bez podstawki. No, trzeba byłoby gdzieś tam go zbalansować. Ale myślę, że tak czy inaczej będzie to możliwe. Nie będę sobie teraz tym głowy zaprzątał. No ale mówię, wygląda świetnie. Wygląda naprawdę świetnie. I ten właśnie kryptonit, który jest dodatkowy. Ale Metallo robi robotę, powiem szczerze. Bardzo taki szczegółowy w detalach. Nie wiem, do kogo można byłoby go porównać. Czy gdzieś korzystali z jakiegoś moldu tego. Ale jest rewelacja. Idziemy dalej. Teraz coś, co może nie będę otwierał. Na razie zdecydowałem, że nie. Ale Batman manga. Moi kochani, tak, to jest Batman manga. Zobaczcie w ogóle, po japońsku jest to napisane. Tutaj możemy zobaczyć ta grafika. No niebywałe w ogóle. Batmanga jest napisane. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wersja Collector Edition. Ja przyznam szczerze, że te wersje Collector Edition jakoś niespecjalnie lubię. No okej, okay, dostajemy coś takiego fajnie, gratis taki teoretycznie, ale za to się płaci, to nie jest gratis. To nie jest, żeby wyglądało pięknie i trzeba te parę dziesiąt złotych więcej dopłacić do figurki. Wolałbym bez tego, żeby było. I też by było fajnie. Cztery ręce w zestawie. Ale mówię, jakoś z racji właśnie, że to jest Batmanga, takie, no, coś inne bym powiedział. Ja stwierdziłem, że go gdzieś to sobie może tutaj zobaczę, ale zrobię jakiś nowy wystrój i on też zostanie tak jak pierwszy Batman, pierwszy Superman i tutaj mam w ogóle Chun-Li, bardzo lubię tą postać. Mam Inferno z racji, że to był mój pierwszy Transformers, którego miałem i mam tego starego z lat 90. I tutaj oczywiście jest Two-Face, też bardzo mi się podobał. Nie wiem, może go wyciągnę i włożę tam do tej swojej gablotki. Zobaczymy, ale tu będę jakiś display próbował z tym zrobić, więc tego Batmangę zdecydowałem się po prostu nie otwierać z racji na tą taką unikatowość. No, po japońsku napisane.
Batman i nie wiem, czy będę chciał coś w tym kierunku zmieniać. Jest kilka takich modeli, które właśnie tak wam prezentuję. Ale to chyba już o tym wspominałem. Naprawdę jest już na finiszu to wszystko, co mam wam zaprezentować, więc jeszcze chwileczka cierpliwości. Przejdźmy teraz do czegoś innego. I tutaj zaczniemy takim małym wstępem. To znikło w ogóle z rynku. Znikło na takiej zasadzie, że w sklepie McFarlane'a zostało wykupione. Ja sięgnąłem raz tylko po Kalibaka, bo tam jest tak, że niestety płacimy za wysyłkę drugie tyle, co samą wartość figurki. To jest straszne. Tak chciałem Wiktora Zasza sobie zamówić. Ale tu ten sklep miał, już nie ma, ale miał właśnie to, co bardzo chciałem mieć, gdzie ceny były, no trzeba było grubo z wysyłką ponad 300 zł co najmniej płacić za postać, która no, musiała się u mnie pojawić. Tadam! Spectre. No, czy tą postać Jimmy'ego Corrigana musimy przedstawiać? Zdecydowanie nie. I jest to jeszcze ten model właśnie z buffem. Tutaj mamy buff monitora w takiej formie ludzkiej, jak możemy zobaczyć. I no cóż, ja mam głowę i pelerynę tutaj, prawda? To jest oczywiście Crisis on Infinite Earths. I tu, o ile Psycho Pirate jeszcze też jest spoko, choć tu bardziej Flash jest widoczny, a on gdzieś sobie leży, o tyle no, postać tego Kid Flasha i starszego Supermana, tego z Ziemi Drugiej, jakoś nie bardzo za mną przemawiał, żeby w ogóle złożyć sobie ten Wave. Ale do tego zaraz jeszcze wrócimy. Dlaczego? A no bo właśnie i jest jeszcze Psycho Pirate, tu w ogóle mi ręka jego wylazła jakoś, ale mam też tułów, więc będę mógł częściowo połączyć. Mam taki pomysł, że jak znajdę gdzieś z czasem jakieś nogi, sek takiego może zbuduję pseudo monitora. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale Psycho Pirate też mi się tak bardzo podobał, że stwierdziłem, że też właśnie jego będę chciał zdobyć. I ba, powiem więcej, te dwa tylko właśnie modele były dostępne tak luzem oddzielnie, żeby kupić, ewentualnie cały Wave, ale tak jak mówię, Kid Flash i ten Superman, no jednak niekoniecznie. I tutaj też oczywiście Kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Więc co, może zobaczmy. Zobaczmy. Ja bym chciał zacząć chyba jednak mimo wszystko te Spectre, mieć to już za sobą, już móc sobie go wydobyć i zobaczyć, bo jaram się niesamowicie. To była chyba jedna z bardziej pożądanych figurek przeze mnie, której nie mogłem mieć, a jednak się udało. Karta, oczywiście podkładka. No i te buildy, wiadomo, buffy, czy jak to woli, one też są droższe, takie kolekcjonerki, ale tutaj przynajmniej jeszcze jest to zrozumiałe, bo jednak no, jest dodatek. W ogóle zobaczcie, jak fajnie wygląda peleryna z takimi poświatą. No, jest świetna, jest mięciutka, taka przyjemna. Dobra, nic, wyjmijmy najpierw głowę monitora. No, wygląda jak wygląda, prawda? Odłożymy ją i tą pelerynę. Nawet nie muszę chyba rozdzierać tego, dokładnie. Miękka, fajna, różowa. No, tak moi mili, ale to do tego zaraz dojdziemy, przy Psychopiracie. Skupmy się na Spectre i w ogóle on też nie, on jest pomocowany i to dość mocno, bo wszystko tutaj mu nie pożałowali. Jest przyczepione, każda noga, każda ręka i tułów, więc wydobywamy to. Wydobywamy i zaraz zobaczymy. I tutaj mamy. Wow, nie chcę się dać złapać. Jest, mamy to. Nie, uciekło. Jest teraz. No tak jak w niektórych, tak jak mówiłem, nie było w ogóle, tak w tym poszli na całość. Aż w sumie nie fajnie, powiem szczerze. I jeszcze tylko jedna ręka i będziemy już to mieli. Ok. Naprawdę tak chciałem mieć tą postać. On się nie doczekał wielu wydań w ogóle. Kiedyś ta DC Classic wypuszczało Spectre, to też można o tym wspomnieć, ale tak poza tym, wow, ta peleryna to jest w ogóle taka na kozak, ona wręcz mu tu faluje w powietrzu.
ale no, wygląda przekozacko. Tu wiadomo, no, jest jakaś ta oszczędność, nie ma za wiele jakichś detali, zwykła postura, ale mimo wszystko to jest spektrum, to jest taki majestatyczny, uważam, bohater, który, no, czy może antybohater, który jednak robi robotę. Tylko właśnie jestem ciekaw, kiedy on stoi, ta peleryna, no właśnie, ona jest w takiej formie, gdzieś tu mu odstaje, wiruje, o właśnie, w taki oto sposób, więc naprawdę wygląda to bardzo ciekawie. Jest mega klimatyczna i sam spektrum. Da się to zdjąć, żeby zobaczyć tu w ogóle, co on ma. Nie, jest głowa tylko pomalowana na czarno, ale wygląda rewelacyjnie, naprawdę. Spektrum robi robotę. Robi robotę. Odłożymy go też na razie tutaj na bok. I przejdźmy właśnie do Psychopirata. Taki trochę Harley Quinn, prawda? Kolorystycznie. I w ogóle ten wzór. I ta karta właśnie, gdzie to Flash bardziej jest tutaj widoczny, aniżeli Psychopirat. I tutaj wyjmijmy buffa, który też jest, jest przymocowany, tak, buff tutaj jest przymocowany. Wow. No fajnie, okej. Jestem naprawdę mocno zaintrygowany tym, jak to będzie wyglądało. Tutaj w ogóle mamy taki pack, który o właśnie, można wcisnąć tutaj i założyć mu głowę. Chyba tyle, tak. I powiem szczerze, wygląda to całkiem spoko. Ta kiecka mu troszeczkę spada, tak, bo ona jest taka nakładana tutaj, generalnie rzecz biorąc, z tego co widzę, wsuwana. O. I naprawdę mam pomysł, żeby zdobyć te nogi i ręce jakieś i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W którymś pewnie z czasem buffie będę miał możliwość, tylko to mu spada. Zobaczcie, tutaj trochę słabo to zostało, nie wiem, czy udaje mi się w świetle to wam pokazać tutaj, o właśnie. Słabo trochę to zostało zrobione. A tu głównie właśnie Spectre się cieszył tym szacunkiem takim, radością, chęcią zdobycia tej postaci. No i Psychopirat trochę też, a jednak tamte pozostałe mniej. I to jest zauważalne. Mówię, ta jakość trochę mimo wszystko pozostawia do życzenia. I o tutaj naprawdę to spada masakrycznie jakoś. Wow, aż mi wypadło z ręki. Sami zobaczcie. Dziwny mechanizm. Czy to w jakikolwiek sposób można coś z tym zrobić? No niekoniecznie. Pytanie, gdyby założyć mu właśnie jakieś nogi, jakby to wyglądało. No ale jest taka ciekawostka, kadłubek, monitor i wygląda naprawdę w sumie fajnie, powiem szczerze, gdyby go móc całego gdzieś tam ukształtować. Zobaczymy, będziemy nad tym pracować, ale jest, najważniejsze uważam, elementy są. Akurat tak się trafiło, że ten buff tak nam zafundował. No i zobaczmy Psychopirata. On w ogóle jest chyba na bazie Green Lanterna. Ja akurat mam tą wersję taką z Darkwing. Kurczę, nie pamiętam. Te, co ma płomienie w oczach takie. Dla mnie bardziej wyglądał lepiej niż ta oryginalna wersja. I sobie coś takiego dla odmiany zdobyłem. Tak samo w przypadku Jaya Garricka, gdzie sięgnąłem po Rival. Tutaj śliski, bardzo taki gumiasty, lateksowy wręcz bym powiedział. Ta peleryna. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tutaj jeszcze. I jeszcze tutaj. Wow, jaki on jest cały śliski. W ogóle jak był olejem jakimś nasmarowany, taka jest faktura nałożona. Śliski temat. I no naprawdę wygląda to dziwnie. Nie wiem, czy on tutaj ma ściąganą tą maskę. Nie ma. Raczej jej chyba zdjąć nie możemy. Tak jak sobie patrzy, nie. Ale wygląda spoko. Mimo wszystko nie ma jakichś dodatków. Jest tylko właśnie buff. Ale wygląda spoko ten Psychopirat mimo wszystko.
prezentuje się ciekawie. Bardzo ciekawa postać do prezencji w ogóle, właśnie wizualnie. Ja na tym się też czasami skupiam, sobie dobierając. Ta peleryna też, widzicie, mu tutaj się tak zawija, jest taka no dość nietypowa, ale też wygląda to bardzo fajnie. Więc tak to się prezentuje. Naprawdę zacnie. Zacne grono, bym powiedział. I przy okazji monitor, który no, ma zarążek, ale to nie wszystko. Największego badassa, który po prostu musiał u mnie być, zostawiłem sobie na koniec dla was. Ogromny, wielki i po prostu wow. Czy jesteście na to gotowi? No to zapraszam. Darkseid. Kawał skurczybyka, czyli po prostu mówiąc megafix. Z tych takich największych, ogromne pudło. DC Classic. No, grafika może niezbyt najwyższych polotów jakiś, ale efekt wow jest. Efekt wow jest. On w ogóle ma tą pelerynę taką, gdzie możemy sobie ją sami układać materiałowo, ale kawał skurczybyka. Także otwórzmy Darkseida i zobaczmy, jak on wygląda wewnątrz. Akopoli. Zawsze mówiłem, że uwielbiam ten świat. Najlepsze to jest dla mnie, co może być w Supermanie. Mam oczywiście, przez to sięgnąłem po niedostępnego Kalibaka. No, czekam na Big Bardę, na Mr. Miracle, żeby w końcu byli, bo to jest zbrodnia, że jeszcze się nie pojawili. Karta oczywiście tutaj też, tylko tu ogromne jest to pudło, jest też podstawka. Jest właśnie ta peleryna taka, którą można sobie samemu ułożyć. Są dwa warianty głowy i dwie pięści, więc nie miejmy w ogóle najpierw tą głowę może. Czy uda mi się? Nie jest łatwo, ona nie jest przymocowana chyba, nie, wypchniemy ją. O. I jest taka ogromna głowa. Tutaj oczywiście mamy miejsce, żeby pek zamontować. Ja chyba zdecydowanie bardziej preferuję właśnie tą. Choć może nie do końca, bo ta z oczami takimi promieniami jakby też jest fajna. Tutaj może być dylemat w sumie. Ale zanim zrobimy to, co zrobimy i będziemy się nad tym zastanawiać, otwórzmy Darkseida. Którego raczej u nas też niestety nie mogliśmy kupić. Jedynie Fire i Metalo są dostępni na naszym polskim rynku. Widziałem, ale że sięgałem po te tutaj i przy okazji nie płaciłem za wysyłkę, to zdecydowałem się jednak zrobić taki zabieg. Mam jeszcze na oku coś tam, ale coś, co też u nas nie jest dostępne, ale to pożyjemy, zobaczymy za jakiś czas. Parę preorderów też tam czeka, ale nie chcę wam zdradzać i niespodzianki, jak już w końcu przyjdą, które u nas de facto też są niedostępne. Warto gdzieś tam szukać za granicą po prostu. Na terenie Unii najlepiej, żeby nie płacić takich kosmicznych kwot. No co, wyciągamy tego Darkseida. Wow. I to peleryna, można ją sobie dowolnie, widzicie, układać. Zimno mu. Nie no, ale tak poważnie. Świetny, świetny jest ten Darkseid, naprawdę. Mocne stawy tutaj. Wow. Wszystko trzeszczy aż, ale jest twarde, mocne i takie no, dające efekt wow. Te oczy tutaj, to co otrzymujemy, wygląda rewelacyjnie. Ale czy on wielkościowo jest tak faktycznie taki spory? No powiem wam szczerze, tak jak mniej więcej ich na równi postawiłem, no to widzicie. Jest różnica, prawda? Zdecydowanie jest różnica, ale mówię, sprawdźmy ten drugi wariant głowy. To jest przypięte tutaj z całą tą jego peleryną. Łatwo stoi też względnie, bo ma duże stopy.
No i tutaj możemy sobie, prawda, porównać teraz te jego dwie głowy. Tą wściekłą z takimi promieniami w tym kształcie i tą spokojną. Zobaczcie, że to robię za kamerą, ale jest mi tak lepiej. O, i wcisnąłem, udało mi się. No i tak wygląda Darkseid w swojej normalnej, nazwijmy takiej, mniej wkurzonej formie. Wow, ale to wszystko mocno chodzi, aż mi ręka tu wypadła. Kurczę, bo trzeba to, strasznie cholernie mocno trzeba to szarpać, strasznie mocne stawy, ale fajnie w sumie. No i jeszcze te właśnie dłonie tutaj. One są też, jedna to jest pięść i to jest w sumie ta pięść i mamy ten palec taki wskazujący, który jest tutaj do drugiej, w tym wypadku do lewej dłoni, ale myślę, że taki wariant jak tutaj dostajemy, on się sprawdza. Darkseid, mówię, te pegi tylko tu, no, będzie z tym ciężko, powiem wam szczerze, bo to strasznie wszystko jest mocne, ale ustawić Darkseida w takiej swojej pozie. Wygląda to naprawdę ciekawie, więc teraz już na pewno jest to koniec. Teraz już zdecydowanie zakończamy tą prezentację. Trochę tego było. Rewelacyjna paka z Holandii, ale mam dla was jeszcze coś. Jeszcze coś, co będę chciał wam pokazać już na dniach, kiedy zbliżamy się do tych momentów, gdzie będzie wszystko z MF-ki się odbywało. Natomiast warto dodać, że tamte emocje jeszcze bardziej wzięły górę i nie patrzymy na jakość materiału, a bardziej na fakt tego, co tam się pojawi. Ale nie będę wam na razie zdradzał. Zapomniałem jeszcze o Batmanie Mandze, tak przy okazji. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zasubskrybujcie mój kanał. Tutaj gdzieś możecie kliknąć dzwonek. Będzie mi bardzo miło z tego powodu i będę wam bardzo wdzięczny. Oczywiście polubcie, udostępnijcie, skomentujcie przy okazji, która dla was jest najlepsza z tych, które tutaj wam zaprezentowałem. No, Spectre i Darkseid robią zdecydowanie roboty i pomimo tego, że to Darkseid jest znacznie większym od Spectre, no Spectre też potrafi przyjąć ogromne rozmiary, jeśli się orientujecie. Także jeszcze raz wam dziękuję, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!